Jak w każdą środę, w tym wydaniu Kuriera Opolskiego zapraszamy Państwa na autorski przegląd tygodników opinii w wykonaniu Zbigniewa Górniaka, który jest już obecny ze mną. witam Ci serdecznie. Dzień dobry Zbigniewie. dzień dobry Państwu. Czas zacząć tak zwane prasowanie. Prasujemy. Dziś dokończę wątek podjęty w poniedziałek za sprawą Newsweeka. Wątek najnowszego filmu Agnieszki Holland, Zielona Granica. Warto o tym powiedzieć w kontekście wczorajszej 15-minutowej owacji na festiwalu. Filmowym w Wenecji, jakim, jaką to owacją został nagrodzony film Agnieszki Holland festiwalu Nota Bene, założonego 91 lat temu przez samego Mussoliniego. Yy... W tygodniku sieci Jakub Maciejewski podejmuje ciekawy wątek, ciekawe spostrzeżenie dotyczące tego filmu, dotyczące dezinformacji, jaką ten film czyni w świadomości opinii europejskiej i światowej na temat Polski. Na przykład dzisiejszy Guardian, którego tu dziś nie mam, ale którego czytałem w sieci, już pisze o Polskiej Straży Granicznej, nieomal tak jak o SS Manach, a o ludności Podlasia jak o szmalcownikach z II wojny światowej. Ale Jakub Maciejewski pisze tak. Kluczowym narzędziem dezinformacji pozostanie u Agnieszki Holland przemilczenie. Przemilczenie, proszę Państwa. Czego Holland nie pokaże widzom? Ostaszewska, czyli główna bohaterka, aktywistka ratująca yy, uchodźców, nie spotka tam emigrantów, którzy będą cynicznie kłamać. Nie spotka absolwentów kursów terrorystycznych w Moskwie, ani degeneratów umieszczanych wśród kobiet z dziećmi, nie spotka na tym filmie. Nie będzie scen agresji emigrantów wobec polskich mundurowych, jak rzucają kamieniami, jak otrzymują instrukcję od oficerów białoruskiego KGB. Przemilczenie również i tutaj przypomina manipulację Barbary Engelking. Wizjach okupacji z 1939-1945, gdzie Niemcy są tylko jakimiś statystami w tle. U Holand podobnie Białorusini to zło konieczne, a Polacy u obu kobiet podejmują zło z własnego wyboru. Warto przemyśleć tę głęboką myśl, gdy będziemy oglądali ten film. Zostawmy na razie politykę. I w tygodniku do rzeczy znalazłem niezwykle interesujący tekst o przedwczesnej popularności młodocianych influencerów. Kariera internetowego influencera jawi się wielu dzieciom, już dzieciom, jako atrakcyjny sposób na szybkie i proste zdobycie popularności. Ale pyszny deser, Takiego jeszcze nie widziałem. Trzy rodzaje galaretki. Jeszcze na dole galaretka. Truskawki. Po prostu niesamowite. Zachwyca się Tomek, który w sieci występuje pod nazwą Dotomik. W komentarzach internauci nie mogą się nachwalić naturalności i szczerości, z jaką dziesięciolatek wypowiada się o słodkim pucharku. Podobnie jest z jego wyprawą po Nowy Rower czy krótką wideo relacją z dożynek w Piszczacu. Dziesięcioletni tomek, pisze Zuzanna Dąbrowska, autorka tego artykułu, nie jest rzecz jasna pierwszym dzieckiem, które podbija sieć. W przypadku tych z największymi zasięgami można mówić de facto o karierach, które są nadzorowane najczęściej przez rodziców, którzy zamieniają się w menadżerów, którzy po prostu zarabiają na swoich dzieciach pieniądze. To zgodne z prawem, choć według wielu wątpliwe etycznie. Kanał Hej Katulenka na YouTubie subskrybuje prawie 1,5 miliona osób. Zaczarowany świat Sary ponad milion. Misia i ja ma prawie 800 tysięcy obserwatorów. E, psycholog Joanna Flis, którą cytuję Janna Dąbrowska, pisze tak. Tomek ma 10 lat. Wszem i wobec trąbi, o tym, trąbi się o tym, że dzieci do 13 roku życia nie powinny korzystać z social mediów. Tego wymaga regulamin i zdrowy rozsądek. A mimo to 140 tysięcy dorosłych osób wspiera jego aktywność na social mediach. Nikt nie widzi w tym nic złego. Aktywność wspierają osoby publiczne, dorośli, nawet psycholodzy. Wydaje mi się to skrajnie nieetyczne. Nie róbmy z dziecka maskotki social mediów. Tylko zachowujmy się po dorosłemu i odpowiedzialnie, apeluje pani psycholog Joanna Flis. Jakie jest zagrożenie dla dziecka? Już tłumaczę słowami Zuzanny Dąbrowskiej oczywiście. Aby być na topie trzeba publikować regularnie. Im częściej, tym lepiej. To prosta droga do uzależnienia od internetu oraz nie mniej groźnego uzależnienia od oceny innych. Dalej są kompleksy, chęć dążenia do nieosiągalnego ideału. Nienawistne komentarze i krytyka mogą być dla młodej wrażliwości zabójcze, także nawet w sensie dosłownym. Niektórzy nieletni twórcy, aby pozyskiwać nowych widzów, posuwają się do zachowań skrajnie niebezpiecznych robią tak zwane challenge, czyli czyli wyzwania. W 2021 roku policja ostrzegała przez, przed tak zwanym pass out challenge. Wiecie Państwo, na czym polegało to wyzwanie? Otóż na tym, że przed kamerką yy, odpływa. Odcinało się dopływ tlenu do mózgu i trzeba było wywołać u siebie chwilową utratę przytomności. Nagrać to oczywiście i później, później upowszechnić w sieci, zdobywać lajki, komentarze. Niebezpieczna Niebezpieczna, głupia, prowadząca do niczego. No, trochę nam świat wariuje. Tak wynika Zbigniewie z tego artykułu. Pracowania. Prasowania. A kolejne prasowanie w następny poniedziałek. Zapraszamy już naszych widzów do oglądania. Ja Tobie serdecznie dziękuję ja za pierwsze spotkanie.